Cześć, to Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej książce w serii Zrozum, książce, która mnie totalnie zachwyciła i będzie jedną z moich ulubionych książek w całej serii. Dawniej ludzie żyli w brudzie, kiedy i jak zaczęliśmy o siebie dbać. Agnieszki Krzymińskiej. Myślę, że to dlatego, że historia higieny jest trochę historią medycyny, a ja ten temat bardzo lubię, ale w książce znajdziemy tyle fantastycznych ciekawostek i informacji, że ja znowu miałam ogromny problem, żeby ten film trwał krótko. W każdym razie do przeczytania gorąco namawiam, a tutaj zostawiam Wam garść moich ulubionych hitów. Dzięki lekturze spojrzymy na pewno na higienę tak całościowo. Dowiemy się, że podejście do higieny się zmieniało, antyczni ludzie doceniali cudowne działanie wody, a Ludwik XIV na przykład nie mył się w obawie przed przeziębieniem. Czas, kiedy pojawiło się ubranie, można określić dzięki DNA wszy. Sprawdzono, kiedy wesz podzieliła się na dwa gatunki, wesz głowową i wesz ubraniową, i to było około 170 tysięcy lat temu, i to oznacza, że już wtedy musiały istnieć ubrania. A strój bardzo szybko stał się wyznacznikiem naszej tożsamości, bo to, co człowiek nosił na sobie, świadczyło o tym, czy jest odważny, do jakiej należy rodziny, albo czym się zajmuje. Zamożni Egipcjanie wielką wagę przykładali do higieny osobistej, myli się rano i wieczorem przed posiłkami i przed czynnościami kultowymi, a z kolei pierwszą cywilizacją, która skanalizowała swoje miasto, była kultura Harappa w Indiach i ona kwitła od końca 4 tysiąclecia do 1900 roku przed naszą erą i podobne jak tam rozwiązania hydrauliczno-sanitarne pojawiły się w Imperium Romanum dopiero 2000 lat później. Bo wiecie, generalnie gdy człowiek zaczął mieszkać w ciasno zabudowanych osadach miejskich, ważnym zagadnieniem była kwestia usuwania odchodów. Rzymianie zaczęli budować publiczne latryny w II wieku przed naszą erą, a do podcierania się służyła gąbka na kiju, jedna dla wszystkich. Z kolei mocz zbierano, bo wykorzystywano go w medycynie, magii i w przemyśle. Moczem myto na przykład włosy, płukano usta, był potrzebny do prania, garbowania skór i farbowania. I na ulicach Rzymu stały pitosy, takie naczynia na mocz. Możemy sobie wyobrazić, jaki zapach się wokół nich roztaczał. I właśnie słynne powiedzenie pecunia non olet zawdzięczamy Wespazjanowi, bo on podniósł podatek od zbierania moczu. Jego syn Tytus uznał to za wstrętne, na co Wespazjan podetknął mu pod nos kilka monet i wyjaśnił, że pieniądze nie śmierdzą. I choć to starożytna Grecja sztukę dbania o ciało wyniosła na piedestał, to Rzymianie z kąpieli uczynili towarzyską atrakcję, budując publiczne łaźnie. Termy rzymskie były luksusowymi ośrodkami higieny i sportu. Kwitło tam życie kulturalne i towarzyskie, można w nich było na przykład wysłuchać deklamacji poetów, oglądać obrazy, a nawet korzystać z biblioteki. I rzymski kult higieny i ciała zaczął się chwiać ze wzrostem chrześcijaństwa. Autorka zauważa słusznie, że historia mycia to jednocześnie dzieje zmieniającego się stosunku do naszego ciała. Święty Hieronim na przykład twierdził, że człowiek oczyszczony przez chrzest nie musi się kąpać, wystarczy maczanie palców w wodzie święconej i obmycie zwłok przed złożeniem do grobu. Kres łaźni jednak nie był spowodowany krytyką kościoła, a czarną śmiercią, dlatego że panowało wtedy przekonanie, że choroba rozprzestrzenia się przez morowe powietrze, które z kolei wnika do naszego ciała przez skórę po ciepłej kąpieli, no i dżuma stała się początkiem najbrudniejszego okresu w dziejach Europy, a z kolei na Bliskim i Dalekim Wschodzie dbanie o higienę stanowiło ważny element życia, dlatego że według muzułmanów ciało było darem od Boga, więc trzeba było o nie dbać. U chrześcijan z kolei ciało było siedliskiem zła i pokus. Muzułmanie nas też nauczyli używać mydła do mycia ciała, dlatego że wcześniej służyło ono głównie do prania albo jako środek do leczenia chorób skóry. Najstarsze mydła produkowano głównie z tłuszczu zwierzęcego i dopiero Arabowie zaczęli używać oliwy z oliwek, a użycie morskiej wody w syryjskim Aleppo umożliwiło stworzenie twardej kostki mydlanej. W Europie natomiast lekarze byli przekonani, że gwarancją zdrowia jest warstwa brudu na skórze, która chroni przed wnikaniem miazmatów. W XVII wieku była modna tak zwana sucha toaleta, która polegała na zmianie ubrania. Jeżeli ubranie było śnieżno-białe, to znaczy, że było czyste. I dopiero w XIX wieku czystość zaczęła być uważana za wyznacznik dobrego urodzenia i smaku, a kiedy odkryto drobnoustroje i bakterie, to czystość stała się jeszcze bardziej pożądana i tutaj dużą zasługę miały Stany Zjednoczone, tam intensywnie rozwijał się przemysł kosmetyczny i to w Stanach pojawiły się pierwsze dezodoranty, pierwsze płyny do higieny intymnej, pierwsze płukanki do ust, wybielacze do zębów i tam też upowszechnił się zwyczaj usuwania włosów spod pach czy nóg. Pierwszy sedes wynalazł John Harrington w 1596 roku, ale jego wynalazek się nie przyjął i powszechnie za twórcę nowoczesnej toalety uchodzi George Jennings, który zaprezentował swój wynalazek na światowej wystawie w Londynie w 1851 roku. A mnie zaciekawiło najbardziej, skąd się wzięła nazwa Sławojka. Ano stąd, że w Polsce w 1928 roku był premier Felicjan Sławoj Składkowski i on wprowadził nakaz, żeby na każdej działce z domem pojawiły się ustępy i ich obecność kontrolował osobiście, stąd nazwa. Pierwsza wzmianka o wykorzystaniu papieru w toalecie pochodzi z Chin. W 1589 roku pewien uczony napisał, że nigdy by nie użył do podtarcia papieru zapisanego tekstami mędrców. W XVI wieku w państwie środka już masowo produkowano miękki papier toaletowy, a w zachodnim świecie na pomysł produkcji takiego papieru do podcierania wpadł w 1857 roku Joseph C. Gatty, który sprzedawał go w aptekach jako medyczny papier na hemoroidy. Zęby też miały ogromny wpływ na to, jak ludzie byli postrzegani, stąd na przykład patrzenie w zęby niewolnikom na targach jako sposób na określenie ich zdrowia i urody. Żeby pozbyć się przykrego zapachu z ust stosowano różne płukanki, na przykład ludzkiego moczu, co wcale nie jest takie dziwne, bo mocz ma działanie
zupełnie bakteriobójcze i wybielające, no ale jednak. Ciekawostką jest też to, że Chińczycy byli prekursorami tipsów. Już w czasach dynastii Chu do płytek paznokci doklejano sztuczną twardniejącą masę z gumy, żelatyny, wosku i jajka, a kolor tipsów pokazywał, do jakiej klasy społecznej się należało. Była to też manifestacja zamożności. Mam długie paznokcie, nie muszę fizycznie pracować, stać mnie na to, żeby mieć służących. Kobiety przez tysiące lat nie miały żadnych środków higienicznych, żeby zabezpieczyć się na czas okresu. Podpaski i tampony są całkiem świeżym wynalazkiem. Nie wiadomo, kto wymyślił pierwsze podpaski, ale uważa się, że powstały z opatrunków rannych żołnierzy, a pomysłodawczyniami były francuskie pielęgniarki na polach bitew. W sklepach podpaski pojawiły się w 1880 roku w Wielkiej Brytanii, a 9 lat później w Ameryce. I w USA pierwsza oficjalna reklama telewizyjna podpasek pojawiła się w 1985 roku i to był pierwszy raz, kiedy ktoś w telewizji powiedział słowo okres. Bardzo poruszające są rozdziały o zmianach ciała. Najbardziej akceptowalną formą są kolczyki, potem chyba tatuaże. W Chinach panował okrutny zwyczaj wiązania kobietom stóp. Od czasów panowania mongolskiej dynastii Yuan kobiety z normalnymi, według nich kaczymi stopami, straciła szansę na dobre zamążpójście. I szacuje się, że w ciągu tysiąca lat ofiarami tej okrutnej tradycji zostało około miliarda kobiet. A najtrudniejszym zagadnieniem jest okaleczanie narządów płciowych. U mężczyzn była to kastracja. Niektórzy poddawali się jej dobrowolnie. Ucięcie członka miało symbolizować, a jakże, oddanie i poświęcenie się bóstwu. Model nadworskich eunuchów, czyli służących doskonałych, bo pozbawionych możliwości współżycia, wprowadzili Persowie. Eunuchom zostawał wysoki, silny głos, jak na przykład Farinellemu, który był jednym z ostatnich wielkich kastratów w historii opery. Natomiast okaleczanie narządów płciowych kobiet to jest osobna opowieść. Szacuje się, że kobiet z okaleczonymi genitaliami żyje na świecie 200 milionów, z czego 500 tysięcy w Europie i co 11 sekund jakaś dziewczynka przechodzi zabieg. Część kobiet przechodzi klitoridektomię, czyli częściowe bądź całkowite usunięcie łechtaczki. Część przechodzi ekscyzję, czyli wycięcie łechtaczki warg sromowych mniejszych, ale jest jeszcze infibulacja, czyli wycięcie łechtaczki, usunięcie warg sromowych i zaszycie pochwy. Wbrew pozorom nie jest to praktyka związana z religią, bo ani Koran, ani Biblia o tym nie wspominają i wbrew pozorom Europa wcale też nie była wolna od takich praktyk, dlatego że w XIX wieku europejscy lekarze zaczęli wykorzystywać klitoridektomię do leczenia u pacjentek histerii, nerwicy, nimfomanii i masturbacji i praktykowano to do lat 60. XX wieku. Co jeszcze? Dowiemy się na przykład, dlaczego ludzie nie zawsze załatwali swoje potrzeby w odosobnieniu, kiedy pojawiła się moda na uprawianie sportu, czy zajmowanie się sprzątaniem i praniem było tylko zajęciem dla kobiet, gdzie zaczęto produkować pierwsze perfumy, jak w przyszłości dbano o włosy, z czego wykonane były najstarsze kosmetyki i czy naturalne to zawsze zdrowe. I to jest naprawdę tylko garstka, absolutnie garstka rzeczy, które znajdziecie w tej książce. Cała książka jest fenomenalna, to nie jest tylko historia higieny, to jest generalnie historia człowieka ze wszystkimi aspektami, tymi najciekawszymi. Fantastyczna sprawa i ja bardzo mocno zachęcam do czytania. Zdziwicie się, ile rzeczy można się dowiedzieć z czyjejś kupy sprzed lat, albo jak można poznawać historię na podstawie tego, czy ścinano włosy, czy nie. A dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i że pokochacie książkę tak samo jak ja. Obejrzyjcie koniecznie inne odcinki o serii Zrozum, zasubskrybujcie kanał i dzielcie się nim z innymi. Do usłyszenia i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.